Cześć, witajcie, tutaj Frodo, witamy was w kolejnych zmaganiach z naszym customem z gry Tomb Raider, custom pod nazwą Dark City. Jest ze mną oczywiście Deseo. Witajcie serdecznie. I jesteśmy w etapie Motel's Room. Tak jest. Także udało nam się tym metrem i przez te kanały całe dotrzeć do jakiegoś motelu w końcu. Mhm. Mamy 5 sekretów już za sobą, wyobraź sobie. A jak tutaj jest na przykład, jeśli chodzi o ten... 23. Aha, bo to chodzi 5, to nie wiadomo ile tutaj może nie, być nie, w tym... Nie, nie mam zielonego pojęcia. O matko. Wiesz co, wlazłem gdzieś... No właśnie, wlazłem gdzieś na górę. O, tu szafki, to można przejrzeć? Nie. Można? Nie można. To są takie półki. Tu da się rozwalać, tak, ale da się tu rozwalać, na skrzyni leżała taka... o! Mam sekret w ogóle, lol. Sekret? W beczce. W beczce. Bo sprawdzam te beczki i po prawej stronie od wejścia. A to się da rozwalić? Rozwaliłem jakiś biały dzbanek. Ja też właśnie, o. A to się da przesuwać. A która beczka, mówisz? Z tymi beczkami da się coś robić. To z taką dziurą? Taką dziwną? Tak. No i tam jest wnęka. I co, to ona tam zagląda mi nie chce? Co robi? Ale po lewej stronie jest beczka do przesuwania, a naprzeciwko jest sekretem. Ale na dole? Tak, na dole. A to są jeszcze takie drzwi, można je otworzyć? No to ja już tam idę na górę, bo tutaj coś jeszcze nie, jakiś przycisk, tu jest, o Boże, jakieś przejście ukryte. Potrzebujemy klucza. Czekaj, tutaj mówisz gdzieś na dole sekret. Aha, tu jest jeszcze też rzeczywiście. Aha, tu jest. Dobra, mam kostkę. Musimy coś zrobić, no dobra. Te skrzynki można rozwalać? Nie. No właśnie nie, próbowałam. Tu się nic nie da. To jest pilsner? Czy mi się wydaje? Piwo. Pewnie, że tak. No. No. Dobra. Ta co była, a ja w ogóle piwa nie piję. No. A markę rozpoznałam. Tu jest zamknięte. Tak. Tu jest jakieś drzwi na kluczyk tutaj są. A tutaj wisi taka skrzynia przed wejściem, zauważyłeś? O Jezu, spadłem na dół. Da się to zwalić, czy nie? Patrz, a czekaj, czekaj. No właśnie, widziałem taką, tam jest... Ale nie mogę. Czy mogę? To się to rozwalić. Ale co tą... Dobra, mam nie to. Skrzynię, tylko u góry... No. Jest. A tak. Na dole tam... O kurde, za tą beczką... Jak przesuniesz, to jest przycisk i otwiera się jakby takie tajne przejście. Za beczką? Matko, to ja nie wiem. Na dole, ale to może najpierw sprawdźmy tu górę, bo nie wiem w sumie, gdzie mamy iść, czy dołem, czy górą. Nie złapała mi się, no co za shit. Z rozbiegu musisz. Bo bez rozbiegu mi też się nie złapała. O. I tu jest klucz, wyobraź sobie, więc tutaj chyba najpierw musimy iść. Co to jest za klucz? No, na razie schodzę. Back door key. Aha, ale to jak... trzeba najpierw rozwalić tą. Dobra. Tak, tak. A tam z tyłu ten, za tą, nie można? Właśnie patrzę, nie da się tutaj nic zrobić, nie. Dobra. Próbuję to przesuwać, jakby wiesz, taki regał, albo przeszukać, też się nie da. No to jedyne teraz... te przejście ukryte. Ale jeszcze sprawdzę, bo tu były takie drzwi, czy ten klucz nie pasuje do tych drzwi. No do tych na końcu, tam na górze. Właśnie chcę zobaczyć. Dobra, to ja też idę, to zobaczę. Tylko jeszcze nie wiem, o co ci, o jakim tajemnym przejściu mówisz, ale dobra, zaraz mi powiesz. Nie, nie działa. No nie działa, no. Schodzimy na dół. Na dół. No, jestem na dole. I idziesz na sam koniec, tam gdzie są beczki i stoją skrzynie Pilsnera. No. To masz beczki po lewej i beczki po prawej. Beczka po lewej, ostatnia na końcu, jest do przesunięcia. Przesuwasz ją sobie do siebie, za nią jest przycisk i przycisk otwiera tajemne przejście. Dobra.
Ja się w ogóle wtopiłam w beczkę, ale to szczegół. Gdzieś... Oj, spadłem chyba za mocno. O Jezu, jak tu ciemno. Trzeba cyknąć coś. Dobra. Aha, czyli tu jest ta beczka, dobra. A tu jest jakiś też... O, może ten klucz tu pasuje? No pewnie, że tak. No jeszcze nic tutaj nie... A, jest. A sprawdzałeś, czy tu nie ma żadnego przejścia? Nie, nie ma nic więcej. Dobra. Dobra. I tu na końcu jest jakiś przycisk. Już tam lecę. No jest. Dobra, jesteśmy gdzieś tutaj, jakaś recepcja. Okej. Jakaś restauracja. Można tę szybę rozwalić? Nie. Tu są drzwi. Drzwi są zamknięte, wyjściowe. Ja najpierw otwieram tutaj, o, do kibelka otworzyłam takie, które są bez... jakby bez klucza. Aha, dobra. Może coś tu będzie dobrego. O, tu jest klucz w kibelku, w damskim. A to się da rozwalić? Nie. Mamy klucz. Dobra, a tutaj tę górę? Pistoletami? Nie. No właśnie, też próbowałam. Wyglądają jak takie kratki, nie? Do strzelania, ale chyba nie. To jest klucz do piwnicy i można sobie otworzyć te drzwi. O, bo... O kurde, jakaś cutscenka. Ale beboki. Beboki? Czekaj, bo ja dopiero otwieram. Cutscenkę mam. Co tutaj? O. Ale to jest tak jakby skrót do tego pomieszczenia, w którym byliśmy przed chwilką. Przed chwilką. Ale to chyba i tak tak trzeba było, bo one rozwalają szybę, nie? Aha. Ale to takie są mumie, to one zanim do nas dojdą, to... Wiem, wiem. Dobra, to jest, słuchaj, ja wychodzę miasto. Dobra, idę naprzeciwko, tu są jakieś drzwi. No też, ale nie da się nic. Aha, dobra, patrzę klucz. Dalej. Dobra. Tu są następne obok, kolejne drzwi, też się nie da. Tak, żebyśmy się... Tak, nie da się? Żebyśmy nie pogubili. Teraz naprzeciwko, jakbyś na lewo szedł, idę sprawdzić, są kolejne są drzwi. Te, tu są jakieś... Można ten... A ten? To są tylko zamknięte. Można przesunąć ten wagonik, ale... Ale nie. Gdzie? Ale pamiętasz, że wszystkie dawał... No właśnie, czy to nie jest czasem jakiś taki bajer, nie? Tylko tak. Takie, o, przesuwanie. Idę gdzieś tutaj, gdzie płomień jest, ale no ja tutaj... też. Nie ma nic. A tu można wejść? Jakieś drzwi? Nie, to są tylko tekstury. Jedyne miejsce, gdzie na razie widzę, że można wejść, to jest tu takie jakby oszklone takie pomieszczenie. Aha, no jest, no. Nigdzie więcej. A tam na samym końcu? No nie, nie ma nic. Nie ma żadnego jakiejś znajdźki chociaż? Nie. No chyba, że możesz, chyba, że wiesz. Ja też jestem ślepa, możesz zobaczyć. No nie, dobra. O Jezu, i teraz w którą stronę? A gdzie jesteś? Aha, to jest tylko jedno. No, zeszłam tam tą, w tym oszklonym tym, tak. Nie, to jest tylko jedno przejście, jak dobra. Jak tam jest wysoko? Mogę tędy? A nie, tak tędy tylko. Dobra, teraz tak. To można rozwalić? Nie. Czy tu coś jest? O Jezu, jaki długi korytarz. No, ale nic tam nie ma, nie bój się. A nic tutaj nie siacha, nie? Bo w sumie my jesteśmy tutaj, aha, pod tą ulicą, dobra. I się wydostałam gdzieś. A tu? Gdzieś się wydostałam. No. Tu też pewnie to można przesuwać, ale tak naprawdę na co mi to? Chyba, że... A tamten wagonik przesuwałeś, czy nie? Tak, też. I nie było nic pod nim, bo nie, też może nie, warto nie, sprawdzać. Nie, sprawdzam. Ten po lewej teraz tu sprawdzam i nic tam też nie ma. Mamy jakąś kratę. Nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle. Aha, ten wagonik mówisz nic, właśnie tak? Nie, o, da się rozwalić tutaj bramę. I za tą bramą na boisku jest klucz. Dobra, co to jest za klucz?
Aha, jest, dobra. Motel key. Czyli stricte klucz do motelu. No dobra. Dobra, a tutaj jest klucz, mam go. Lima. A tam na górze coś można wejść? Coś tutaj? No właśnie jakieś... nie widzę, ale jest bardzo wysoko, ci powiem, wiesz? Nie da się doskoczyć. No, chyba nie. Nie. A tutaj nie można. A czekaj, czekaj. Na tą. Wiem, na... taka wyrwa widziałeś, taka o to nie, chodzi? Nie, tylko że na tą. Boże, na tą kratę można wejść. Ale nie, nie można nic zrobić. Dziwnie odbija się. Znaczy na tą siatkę do, no, otaczającą. Wiem, drutem kolczastym. No właśnie, bo ten drut nam przeszkadza. Czekaj, no to musimy się teraz wrócić chyba, nie? Tak, bo to tak jest... i pewnie któryś z tych drzwi tam na dole pewnie. Cały czas te mumie słychać. Słyszę też, dobijające. Że tutaj nie lezą za nami. No, i takie wolne są. Dobra. Żebym tak zapisała. Warto by było. Dobra. To my tu idą. Idę najpierw sprawdzić do tych pierwszych drzwi. Tych pierwszych? Do tych, co zaraz... Tak, do tych na samym naprzeciwko, jak żeśmy wychodzili z tej szyby. Nie działa. No widzisz. Idę do drugich. Do drugich działa. Motel key. Czyli to jest ten motel. Tak, jesteśmy w motelu, z tego co widzę. One tu wlezą? Nie wiem. O, i mam sekret. Dobra, rozwaliłem dzbanuszki i no właśnie, tam jest sekret. Zegar da się rozwalić? Nie. W ogóle jakie zwierzaczki na tych zdjęciach. A. Ktoś miał pierdolca na punkcie piesków, widzę. No. Dobra, ja tu wchodzę na górę, tu są jakieś drzwi. Jest jakiś konik. A to nie. Konik, dobra. I teraz tak, są tutaj drzwi, ale one są takie teksturowe tylko. Tak, to się nie da. Okien tutaj się nie da rozwalić. Też się nie da. Nic tu nie ma? Jakieś dźwigni? Dobra, idę. Dobra, na samym końcu korytarza jest otwarte okno. No to nie... I jesteśmy teraz, o, to jest to okno nad tym pojskiem. No to ja to widziałem nad tym okno. No, widziałem to okno. Dobra. To ja też. Czyli na ten płot, znaczy na ten daszek. Tak, tak. No, a my tam chcieliśmy się dostać. Tam na górę też chyba widzę można. I co można? To pewnie tam będziemy, może będziemy tam kroczyć. Ja jestem na jakimś płotku. Aha, tu jeszcze można na następny. Też. Nie płotek, i tylko daszek. Przeskakujemy następny, tak na daszek. I jakby jesteśmy... no nad tym idzie. Znajdujemy się na dachu tych... Tak. A da się rozwalać, słuchaj, okna. Dobra, mam. Tak. Więc najpierw tutaj... Co to jest? Strzykawka jest na biurku. To można rozwalić. Cały czas słyszę te mumie. Mam wrażenie, że one tu zaraz przyjdą. A te drzwi można otworzyć? Jeszcze kibel. A nad kibelkiem jest jakby przejście do góry. Ale zanim tam pójdziemy, to nie, tych drzwi nie można otworzyć, ale zanim tam pójdziemy, to ja bym jeszcze chciała zobaczyć, tam obok było dalej przejście, czy nie da się też rozwalić szyby, wiesz, o co chodzi? Bo jeżeli na górze jest jakieś przejście takie, to które musimy, tym, którym musimy iść, bo tutaj jest jeszcze dalej okno. Ja nie wiem, czy tam wiem, też czegoś chodzi. Nie ma, poczekaj. Dobra, to cofniemy się na może daszek. Tak? Tak chcesz zrobić? No, poczekaj, tak. Ale nie wiem, czy tam się da wskoczyć, bo ona ma jakieś problemy. Dobra, jestem na niebieskim daszku, teraz jestem na czerwonym. No ja też teraz na czerwonym. No niby tutaj można, widzę, że można to rozbijać, tylko teraz pytanie, jak tam wskoczyć. Aha, rozbiłeś już? Znaczy okno, no, ale nie wlazłem jeszcze. No, właśnie. No jest jakiś problem, blokuje mnie coś, żeby tam skoczyć. No, obijam się, a ty?
Ja też. Może z miejsca, poczekaj, z miejsca No spróbuj. ja właśnie próbuję z miejsca, Ja ale z zaraz spróbuję rozbiegu. jeszcze z rozbiegu. Nie, strasznie się obijam. Może z rączkami teraz. No nie mogę. Skoro da się, słuchaj, szybę wybić. Tak, tylko teraz jest, pytanie. Udało się. Aha, udało się. No. No i tu jest sekret. A, jednak. Może coś jeszcze. Aha, i do wykorzystania też sekret jest. No to bardzo dobrze, że czyli, to tu jest. Czyli ta rączka taka, nie? 5 sekretów niby mamy, nie? Mhm. Dobra, i to są naboje. Tak. Tu są jakieś drzwi, ale są zamknięte. A, to czyli musimy się wrócić tam chyba na ten kibelek. Chyba tak. Dobra. Tylko teraz pytanie, żeby nie spaść. Aha, zapomniane, ja już spadłam. Ale zasejwowałam sobie. O, jest taki fuks. I co, udało ci się za pierwszym? Tak, tylko później się obiłem znowu. A z rozbiegu znowu. Czy bez? Z rozbiegu. Chyba. Nie, z miejsca, z rozbiegu chyba za daleko skaczę. No, skoczyłam sobie już z miejsca. O matko. Ja teraz nie ten. Teraz mi nie co? Wychodzi. No Jezu, przeskakuję, co za dzida. No nie, nie, ja tego nie przejdę teraz, ja nie wyjdę stąd. Czy ten, coś zobaczymy zaraz, czy coś w tym kibelku nie ma, czy tu można... Kurde, tu jest tyle alternatyw, wiesz? Tu mogę jest, wyjść nie na można daszek, nie mogę wyjść. Spokojnie. Tu też nie można. Tu chyba można wyjść na zewnątrz, tak. Ale jeszcze jestem, strasznie mnie tu intryguje ten kibelek, czy tam nie ma nic skitranego, chyba nie. Ale na dole, czy na górze? Nie, na górze. Nie, tam się nie da w ogóle nawet wejść. Także... Dobra. No i co, udało się? Wchodzę dopiero na górę. Dobra, to mówisz, a jest tutaj coś jeszcze w tym pomieszczeniu? Lampka. Tu jest jakieś drzwi, można je Pani otworzyć? Nie brało. Żadne Pani z tych drzwi nie można otworzyć? Nie. Tu jeszcze. Nie, nie da się, bo próbowałam. Dobra. Tu jest tak, jest alternatywa na prawo, ale nie wiem, czy by doskoczyła. I jest droga na lewo. Jezu. Spadł. Hmm. A tutaj jest klucz, tak? Na daszku. Gdzie? Na daszku. A jest! Patrz, jestem ślepa, nie zauważyłam. Widzisz? Co to za klucz? Motelki. No to słuchaj, znowu. Może by to... Idziemy na prawo czy na lewo? A ja nie wiem, czy na prawo doskoczymy. Można na lewo mi nie chce... Na lewo mi nie chce doskoczyć, wyobraź sobie. Dobra, spróbujemy. Aż dziwne. Nie, to chyba będzie za daleko. Chociaż, nie wiem, w sumie można by było tak ten rożek zaliczyć. Że tak powiem. No nie. Słuchaj, że ja mogę zaliczyć rożek, to wiem, ale że ty to nie wiedziałam. Rożek. Rożek. Jest. No. Ale na lewo czy na prawo? A wiesz co, od wyjścia na prawo. To się da. Bo na lewo ona się nie chyta w ogóle. To jest dzbanek, ale to nic. Tu mogę coś z tego zabrać? Nie, przenikam przez szafkę. I tu są jakieś drzwi, ale to pewnie będą drzwi do tego pokoju obok. I to mówisz, już... że tam udało ci się wskoczyć. Wiesz tak? Co, tak na rożek, no. No też, wskoczyłam, dobra. Ale najpierw do pokoju jeszcze. To co, nie, no co? Tak, tam jest, tam w sumie nie ma nic. Ale czekaj, to jednak nie próbować, tak? Nie ma sensu tam, na lewo. No spróbuj, spróbuj, bo ja próbowałam, ona się w ogóle nie chyta. A, nie, nie ten. Ona jakby tam niby doskakuje. A ja teraz nie wrócę. A to jest chyba manki, nie? To jest manki? Nie wiem, czy to jest manki. A, tu, zaraz przez te kable. No właśnie nie wiem, czy to jest manki. Czekaj, bo tutaj... Manki. No, manki. Już czekają na nas. Mm-hmm. Nie wiem, czy dobrze idę. Mam nadzieję, że prosto, zaraz nie spadnę. W ogóle nie, bo tak jak w The Last Revelation, w The Dead City, nie? No, takie... Brzydkie. Nieciekawie.
Dobra, jestem na drugiej, po drugiej stronie Ja tutaj też. i gdzieś tu widziałem tą mumię, ale to mi się z czymś się zdawało. Nie, nie No i ma co ja jej mam tu. tutaj zrobić? Znowu tekstury drzwi. Tu po prawej nie ma nic z tego, co widzę, ale można iść na lewo. Tak. Tu się nie da żadnych drzwi rozwalić, okna żadnego. Okno Dobra. jedne jest tutaj. A, to tu się teraz Uchylone. dostaniemy chyba. A, no pewnie tak, No. ale jeszcze zobaczę, co tam jest Ja dalej, też. wiesz? Dobra. O, A, i sekret. można wykorzystać sekret. Dobra. Cóż to jest? Aha, ta mała apteczka. Zielsko. Dobra. Czyli tutaj, na ten daszek teraz skoczymy sobie. A mogę I rozwalić teraz to? można Nie. przeskoczyć na drugą stronę. Dobra. I co my tu mamy? Na stole nie ma nic. No nie. Telewizor da się odpalić? Nie można. Tutaj są Tylko jakieś telewizor. drzwi i one nic nie dają. Okna da się, a tu jeszcze z boku da się okna rozwalić, Też widzę. nie. Te drzwi w ogóle nic, kompletnie. Nic. Czyli tak jakby idziemy dalej po tych daszkach. Dobra. Czy tutaj jest daszek? Jest. A czekaj, gdzie my jesteśmy? W którym miejscu? Aha, tutaj jesteśmy, w tej uliczce. Dobra. No dobra. No to co? To tutaj na lewo. No żadnej innej opcji nie ma. No nie. Czy ja muszę te wszystkie szyby rozwalać? Nie byłbym sobą. Dobra. Tutaj są też drzwi, ale to jest wszystko tekstury. Tutaj się nie dostanę? Nie. Dobrze. Ty poszedłeś na wprost? Ja poszłam na wprost na razie. A tam... O, tu można Nie, wykorzystać nie da się. sekret. Aha, tu jest zejście jakby w dół, ale... Aha, i tu jest sekret, no dobra. A tutaj są... No tylko zejście w dół, nie ma... Nic nie widzę więcej. O! Czyżby to był nowy level? Sprawdźmy. Tak jest. A jakaż nazwa? Garaże. Dobra, czyli dotarliśmy tak. do garażu. Czy... Ile masz czas? Jak to wygląda? Czasowo? 22 minuty. Czy idziemy dalej, czy kończymy to znaczy, i ja robimy myślę, sobie odcinek? Spokojnie tu można zrobić cięcie na ten odcinek. Tak. I kolejny etap to będzie nowy odcinek. Tak, takie mam... Takie zamarzenie. Tak mi się wydaje, że tak... Takie zamarzenie. No. Dobra. To słuchajcie, widzimy się w następnym odcinku i będziemy tutaj przetrząsać garaże. Na razie. Pa, pa.